Witam Państwa serdecznie. Proszę o zajmowanie miejsc. Zaczynamy naszą debatę związaną z promocją książki. Kolejnym wydaniem książki Wieża Spoda Polowa. Myślę, że Gość Niedzielny ma wyjątkowy tytuł, aby ta promocja odbywała się na naszym terenie, ponieważ książka w tym kształcie prawdopodobnie bez Gościa Niedzielnego by nie powstała, ponieważ to właśnie na naszych łamach w 1946 roku pan Kazimierz Gołba publikował swoją ankietę, prosząc świadków tamtych wydarzeń o to, aby dali świadectwo tego, co widzieli, tego, co przeżywali, i w dużej mierze te relacje posłużyły mu później do rozpróbowania fabuły tej książki. Chciałbym serdecznie powitać uczestników dyskusji. Panią profesor Heskę Kwaśniewicz, polonistkę. Autorkę wielu ważnych studiów z różnych dziedzin, ale dotyczących wieży spadochronowej. Przede wszystkim pani harcmistrz, człowieka, który dla obrony dobrego imienia poległych wtedy harcerzy oraz dla przypomnienia prawdy o tamtych dniach zrobił chyba najwięcej na tej sali. Dodam, że promocja poniekąd jest też z jej inicjatywy. Z naszej wymiany mailowi zrobił się pomysł, aby odbyło się to spotkanie, i widząc pełną salę, wydaje mi się, że był to pomysł szczęśliwy. Witam panią naczelnik Hebe Koi, szefa Komisji Śledczego w Imperium Katowica. Obydwie panie mają dodatkowy tytuł, żeby brać udział w tej promocji, z tego względu, że do tego wydania po raz pierwszy dołączone jest obszerne posłowie pani profesor i jako dokument jest również załączony dokument pod tytułem Postanowienie o umorzeniu śledztwa w sprawie zbrodni niemieckich popełnionych przez Wehrmacht i Freikorps na ludności Katowice w wrześniu 1939 roku. Ten dokument integralnie w całości jest częścią tego wydania książki. I witam wreszcie pana profesora Ryszarda Kaczmarka z Uniwersytetu Śląskiego, wybitnego znawcę najnowszych dziejów Śląska, autorów wielu ważnych książek, jak Plac z Wehrmachtu, czy Polacy. Również badacza związanego z historią obrony Katowic, ponieważ to on znalazł w niemieckich archiwach raporty generała Neulinga, które zresztą zostały wykorzystane w tekście orzeczenia IPN-owskiego śledztwa. Były tam również analizowane. Dobór gości był już moją inicjatywą. Zebrałem grono ludzi niekoniecznie o jednakowych poglądach, aby odejść od stereotypu, że zbieramy się głównie w gremium tych, którzy przekonują sami siebie i przekonują przekonanych. Ten temat, jak wiadomo, wzbudzał różne społeczne emocje. W 2003 roku sam byłem jednym z sygnatariuszy listu w sprawie głęboko niefortunnego tekstu, który ukazał się w Gazecie Wyborczej, który potem się rozwinął w całkiem sensowne działania, ale w tamtych sformułowaniach moim przekonaniem był niedopuszczalny, z takimi konkluzjami, jakie wtedy były w nim zawarte. Więc chciałem, aby w tej dyskusji Państwo mieli do możliwość zapoznania się z różnymi opiniami, z różnymi punktami widzenia, z różnymi wrażliwościami. Ale mam tutaj wielu znakomitych gości, ale przede wszystkim chciałbym powitać panią Barbarę Noras, wnuczkę Nikodema Ręca, obrońcę Katowic, rozstrzelanego na katowickim rynku 4 września 1939 roku. Jak zwykle wierny jest w wszystkim spotkaniu gościowym ksiądz arcybiskup Damian Zimon, księżarcy w skupie. Jeszcze tylko jedną osobę, chociaż na poruszenie zasługuje na pewno więcej. Chciałbym podziękować za przybycie panu Andrzejowi Schneiderowi, nowemu dyrektorowi oddziału IPN w Katowicach, który dla zbadania spraw z września 1939 roku miał ogromny karbinat. Przejdźmy do rozmowy o książce. Ja chciałbym zapytać w ten sposób, że po wymianie naszych poglądów, myśli, głosy będą należały do Państwa, z Państwa wypowiedziami, pytaniami, do prelegentów, refleksjami. Jesteśmy na to otwarci. Takie debaty nie zdarzają się codziennie, więc możemy to wykorzystać. Ja sądzę, że jesteśmy właśnie w gronie ludzi bardzo kompetentnych i niewątpliwie z dużą wrażliwością podchodzącym do tej kwestii. Sprawa jest aktualna, ponieważ w ramach nowego śląskiego rewizjonizmu kwestionuje się w ogóle nie tylko obronę wieży katowickiej w 1939 roku, ale w ogóle się kwestionuje jakiekolwiek walki
we wrześniu 1939 roku, czy zakłada się, że największą tragedią, jaka tu się zdarzyła, było przywrócenie polskiej państwowości na tych terenach. Więc myślę, że ta książka jest w dobrym czasie, i powinna znaleźć własnych czytelników. Więc chciałem zacząć od refleksji. Wiadomo, że książka nie jest źródłem historycznym. Natomiast ona jednak powstała troszeczkę w wyniku, można by powiedzieć, prekursorskich działań Gołby, który zaczął zbierać relacje mówione, kiedy historykom o tak zwanym Oralskorysie jeszcze wtedy nie za bardzo nie śniło. Jakby z tego względu Gołba jest nie tylko pisarzem, ale też dokumentalistą. Panie profesor, pani od wielu lat bada sprawę powstania wieży spadochronowej, okoliczności, które temu towarzyszyły, różnych dramatycznych zwrotów, które związane z powstaniem książki, a później jej długim trwaniem świadomości społecznej. Czy pokrótce można powiedzieć, jak powstała ta książka dzisiaj z punktu odkryć w ostatnich latach dokonanych? Bo przecież, jak wiadomo, bardzo ważne materiały do tej książki zostały upublicznione stosunkowo niedawno, ponieważ nieco ponad 10 lat temu. Jak powstała ta książka? Na początku 1945 roku w Rasie Śląskiej, w dzienniku, w gazecie robotniczej, wtedy taka tu wychodziła, pojawił się cały szereg artykułów atakujących Śląsk, Ślązaków, za to, że wkraczające wojska hitlerowskie witali kwiatami. Gołba był z Śląskiem związany bardzo serdecznie. Przyjechał tu w poczuciu misji patriotycznej. Poznał tych ludzi, wszedł głęboko w Śląsk, zaprzyjaźnił się z Korfantym i odebrał te ataki osobiście i bardzo boleśnie. W odpowiedzi na nie opublikował w Powstańcu, wychodziło takie pismo, artykuł 4 Powstanie Śląskie, i zaczął zbierać materiały do wieży spadochronowej. Także był to pewien impuls, który przyszedł z zewnątrz. Aczkolwiek, gdy przeglądałam archiwalia Gołby, to w dzienniku Joli bodajże, książki, która się nigdy nie ukazała drukiem, znalazłam pierwszą wersję, kiedy jeszcze pisarz nie znał bardzo wielu szczegółów. Na przykład twierdził, że byli to harcerze z Kopernika wtedy. Ale jak wiadomo, to nie tak było. Wtedy zwrócił się do swoich bardzo wiernych czytelników, bo Gołba był serdecznie związany z Gościem Niedzielnym. Czytelnicy tego pisma czytali go nadzwyczaj uważnie i nawet uważali, że tak może pisać tylko ksiądz. I znalazłam takie listy Rafała Urbana, był to pisarz ludowy z Opolszczyzny, którego ciotka napisała tak: a z tego księdza Gołby to już by dawno biskupa mogli zrobić, bo taki prawy człowiek i tak nas broni. To dla mnie jest dowód recepcji. Wobec tego, gdy apel ulubionego pisarza, wiarygodnego, okazał się w wiarygodnym Gościu Niedzielnym, tenże Rafał Urban pisał, bo my autochtoni to na dzień czytamy tylko Trybunę Robotniczą, a w niedzielę Gościa Niedzielnego. Reszta prasy to już dla nas za wysoka literatura. I odpowiedzieli na ten apel. Apel składał się z 10 pytań, tak szczegółowych, że bardzo mądry socjolog, historyk i kulturoznawca razem wzięci takiej ankiety by nie wymyślili. I tę ankietę zamieścił w Gościu. Wtedy redaktorem był ksiądz Jerominek. Pojechaliśmy do niego, był wtedy w Jejkowicach proboszcze, w takiej uroczej leśniczówce. Pojechaliśmy z mężem i ja się go zapytałam, czy przychodziły odpowiedzi na te ankiety. A on mi odpowiedział, przychodziło ich tyle, że myśmy się już złościli na Gołbę, że nam zaśmieca redakcję. Oto miałam drugi dowód. Dowiedziałam się także od rodziny pisarza, kto go odwiedzał w okresie zbierania tych materiałów. Kto go odwiedzał? No,
przychodził Bogdan Szaflik, harcerz z Mickiewicza. Po tym się od Szaflika dowiedziałam, co przyniósł pisarzowi. Odwiedzali go tacy ludzie jak Paweł Hołuszcz, człowiek głęboko związany z podziemiem antykomunistycznym. Odwiedzali go Mandla, to był piekarz skarbowej, też pewnie coś miał do powiedzenia. I całe tłumy osób, których nazwiska już rodzina nie pamiętała. No to miałam kolejne wskazówki. Potem, kiedy dzięki uprzejmości rodziny dostałam do ręki rękopis Wieży Spadochronowej, niemalże z lupą to studiowałam, bo na bardzo zniszczonych układkach zatartym pismem były notatki pisarza. Na przykład kurzu, sowa, schorzowa, strzał z pistoletu. To były takie drobne notatki. Ja nie przeczytałam tego kurzu, sowa, bo to mogło być i churu, sowa. Słowo było w połowie zniekształcone. Zaczęłam porównywać rękopis z pierwszym zdaniem. 1947 roku, dodajmy, że ukazało się ono nie w Katowicach, ale nakładem Instytutu Zachodniego w Poznaniu. Porównywałam jeszcze rękopis bardzo starannie i zobaczyłam właściwie, że jest tylko jedna różnica. W rękopisie pisarze są całkowicie anonimowi. W książce mają imiona i nazwiska. No i to uświadomiło mi ogrom pracy pisarza, który, dodajmy, był sparaliżowany, bo w ogóle był ciężko chorym człowiekiem, a okupacji część spędził w więzieniu na Montelupi, tam to też zrobiło swoje, więc musiał być to dla niego ogromny trud, bo to pismo jest czytelne, jest równy dukt pisma, i atrament musiał być dobrej jakości, bo mimo tego, że tyle czasu upłynęło, litery nie zblakły. Tak powstawała Wieża Spadochronowa. To jeszcze kontynuując ten wątek, chciałbym wrócić do tego znaleziska w 2003 bodajże roku, kiedy przez długi okres czasu utrzymywała się wersja, również w pani publicystyce, że wszystkie te dokumenty zostały zabrane w czasie rewizji przez UB. Wiadomo, jak powstał IPN, że nie znaleziono w ogóle śladu, że tak powiem, takiej rewizji, ani jakichkolwiek działań operacyjnych, które by pozostawiły ślad w postaci zagarniętych tych dokumentów. Okazało się, że część relacji była po prostu w domu Gołubów. Kiedy rodzina pisarza przekazywała archiwum Kazimierza Gołuby do Biblioteki Śląskiej w Katowicach, to archiwum w sali przylegającej do benedyktynki było wyłożone w różnych gablotach. Ja chodziłam od gabloty do gabloty, brałam te rzeczy do ręki i w pewnym momencie zwróciłam się do stojącego obok mnie dyrektora Malickiego. Czy on widzi to samo, co ja? Bo ja zobaczyłam zaginione archiwum Gołuby. Czy miałam w ręku list Franciszka Szymiczka, historyka z doktoratem po Uniwersytecie Jagiellońskim, który był dokładną odpowiedzią ad 1, ad 2, ad 3. Zwróciło moją uwagę jedno. Szymiczek opisał bardzo dokładnie, jak idzie z Alfonsem Piotrowskim, to był przed wojną w gościu sekretarz redakcji, ulicą Żwirki i Wigury, wychodzą z nabożeństwa w kościele garnizonowym i widzą, jak autobus z harcerzami niesie mozolnie ulicą Kościuszki w górę do parku. Ponieważ autobus się zatrzymał i Szymiczek był na wysokości tego autobusu, zobaczył, że był tam szofer w mundurze śląskich linii autobusowych, że harcerze mieli bardzo smutne twarze i że był z nimi sierżant Wojska Polskiego. Autobus był wypełniony kompletnie. I teraz jak się ten list
położy obok opisu tego wydarzenia w książce Gołby, to już wiemy, skąd była ta informacja, że ten autobus naprawdę jechał, a pisarz tego wcale nie wymyślił. Po tym, gdy ankiety już mogłam przeglądać, przejrzałam każdą. I powiem Państwu, co znalazłam. Na przykład jest odpowiedź Emilii Paduchowej, żony urzędnika wojewódzkiego z Katowic, która mieszkała na Mikołowskiej i w nocy obudził ją szum. Podeszła do okna i widziała, jak 73. Pułk Piechoty wychodził z Poszar. Na końcu tego pochodu lśniła mosiężna trąba. To dokładnie, łącznie z tym śnieniem owej mosiężnej trąby, jest w książce Gołby. A gdy jeden z bohaterów tej książki, Stach Jadwiszczok, który nocuje w ośrodku harcerskim, budzi się w nocy, bo śni mu się morze, szumiące morze. Wiadomo, że takie ogromne wody wpisane są w topos potopu, ostatecznej zagłady. Podszedł do okna i zobaczył, jak 73. Pułk Piechoty idzie z kosza, a na końcu lśni mosiężna trąba. Byłam już, proszę Państwa, kompletnie w domu. Jeszcze znalazłam opis wydarzenia na 3 maja, kiedy postrzelony został Emanuel Gruszka, ale przeżył. Tam była też jego ankieta. Niestety, odniosłam wrażenie, że te ankiety są niekompletne, że część musiała albo się zniszczyć, na przykład przegnić, czy też się rozpadła, bo brakowało mi tam jeszcze kilku bardzo ważnych elementów, które musiał swój Gołba znać. To właśnie było z tymi ankietami, które są podstawowym źródłem książki, oprócz tych informatorów, którzy przychodzili do pisarza. Pani naczelnik, pani badając sprawę zbrodni niemieckich we wrześniu 1939 roku w Katowicach, korzystała oczywiście z różnych źródeł. Jak w kontekście tych relacji, tych dokumentów różnej prowincji wyglądają te relacje, które wykorzystał Gołba? Relacje niekoniecznie. Trzeba przede wszystkim zwrócić uwagę na to, że śledztwo, które prowadziła oddziałowa komisja w 2003-2005 roku, było kontynuacją śledztwa prowadzonego wcześniej przez Byłą Komisję Badania Zbrodni Hitlerowskich. To śledztwo prowadzone było w sprawie zabójstw we wrześniu 1939 mieszkańców Katowic przez członków Freikorpsu i Wehrmachtu, żołnierzy Wehrmachtu. W ramach tego śledztwa zebrano w latach 60. i 70., bo to były dwa etapy prowadzonego postępowania, 67 i 76, nie relacje, tylko zeznania świadków. Przesłuchania prowadzone były przez ówczesnego prokuratora z wszelkimi zasadami obowiązującymi przy przesłuchaniach, to znaczy z uprzedzeniem świadka o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. I takie zeznania były składane. Jest to nieoceniony materiał naszej pracy, bo komisja powstała zbyt późno w tym kształcie, by opierać się na zeznaniach bezpośrednich świadków. Ja po prostu przy każdym z tych świadków miałam możliwość, oczywiście podejmowałam próbę sprawdzenia, czy te osoby żyją. Oczywiście no, niewiele takich osób udało mi się jeszcze przesłuchać pana Czeroka, pana Różanowicza. To są osoby, których już wśród nas nie ma i właściwie to był ostatni moment, że kilka lat temu prowadząc to postępowanie mogłam niektóre z tych zeznań zweryfikować. Oprócz tego w ramach informacji, która się pojawiła, że jest kontynuowane śledztwo, zgłosiło się mnóstwo świadków, którzy w swojej pamięci mieli wrześniu 1939 roku, wówczas dziećmi i kilka takich osób przesłuchano, które dotychczas nie były wcześniej przez prokuratora Brysia przesłuchiwane. Były też zeznania osób, które no, swoją pamięć o wrześniu 1939 miały w oparciu o to, co opowiadali rodzice. Właściwie milowym krokiem w tym śledztwie było uzupełnienie zeznań, które właściwie składane były w różnym kontekście, bo lata 60., lata 60., 70. to ubiegłego wieku to właśnie
ten kierunek, żeby potwierdzić to, co było w książce Gołby. Czasem bezkrytycznie, z wielką nutą patriotyzmu przy składaniu zeznań świadków. Można by mieć wątpliwości, czy te zeznania złożone wówczas są dokładnie odzwierciedleniem tego, co wydarzyło się w Katowicach. Myślę, że mimo wszystko naszym sprzymierzeńcem są dokumenty. Dokumenty, które odnalazł profesor Kaczmarek, które uzupełniły i pozwoliły na poskładanie tego, co się działo w Katowicach. Usystematyzowanie tych zeznań w kontekście raportów generalnych Linga. Poszukiwaliśmy też archiwum Gołby. Wśród materiału dowodowego są również relacje, bo niektóre z tych osób, które pisały w 1946 roku do Gołby, no, w momencie, kiedy było prowadzone śledztwo przez Komisję Ścigania Badania Zbrodni Hitlerowskich, też już nie żyły. Jedynym dokumentem pozostał list, który trudno pominąć w opisie tego, co wydarzyło się w 1939. Chcę jeszcze tylko podkreślić to, że rolą prokuratora jest opisanie zbrodni, które zostały popełnione. I oprócz całej warstwy uzasadnienia tego postanowienia jest tak zwana sentencja umorzenia, gdzie opisuje, jakich zbrodni dokonano, zbrodni zabójstwa w tym wypadku. I to jest jak gdyby istota. Odniesienie się do książki Gołby, myślę, że tylko przez pryzmat tych dokumentów, które trafiły do śledztwa, które musiały być zweryfikowane przez inne dokumenty. Prokurator ma obowiązek dokonać oceny materiału dowodowego. Bez sentymentów, bez skłaniania się w którąkolwiek stronę. Czy to się mi udało? Nie wiem. Myślę, że na swój sposób tak, bo nie zostało to umorzenie zaatakowane ani przez osoby, które wierzą, że obrona Katowic wyglądała tak, jak przedstawia to Gołba, albo przynajmniej podobnie, ani też przez osoby, które uważają, że takiej obrony nie było. Co do tego, czy mieliśmy do czynienia z obroną, czy nie, czy mamy do czynienia z mitem, czy nie, to myślę, że dyskusja się rozwinie. Ja tutaj krótko tylko na temat tego, co zawiera umorzenie. To chciałem jeszcze dopytać, jakie znaczenie miały protokoły z ekshumacji, które miały miejsce zaraz po 1945 roku? One potwierdzały to, że we wrześniu 1939 roku Wehrmacht i Frankowicz dokonywały zabójstw mieszkańców Katowic i okolic, osób, które tutaj w różnych okolicznościach się znalazły. Zresztą to też wynika z zeznań świadków, chociażby rodzin osób, które zostały 4 września 1939 roku zastrzelone w Katowicach. Panie profesorze, jak z kolei te wydarzenia wyglądają w świetle dokumentów niemieckich? Wiadomo, że Gołba nie miał do nich dostępu, natomiast na pewno czytał też niemiecką prasę z tamtego okresu, czytał Katowice, Zeitung, inne gazety i jakby trochę być może pewne myśli, czy sformułowania, czy jakieś obrazy pochodzą z tamtego opisu, bo niemiecka prasa dość obszernie tutaj pisała o wydarzeniach obrony Śląska w 1939 roku. Z drugiej strony są też suche dokumenty różnych niemieckich oddziałów, które tu wkraczały, m.in. generała Neulinga, ale nie tylko. Więc jak w świetle tych dokumentów wyglądają te wydarzenia i jak one się mają do naszej pamięci, do tych świadectw, które zebraliśmy przy okazji zarówno pracy nad książką, jak i przy okazji tego śledztwa Itenowskiego. Trzeba podzielić te źródła na dwie części, rzeczywiście na źródła prasowe i te źródła dokumentowe. Jeżeli chodzi o źródła prasowe, nie przywiązywało do nich zbyt wielkiej wagi. Pamiętajmy, że mamy do czynienia z gazetami, które ukazywały się we wrześniu bądź w październiku o charakterze wyłącznie propagandowym, pod pełną kontrolą cenzury, które pisały tak, jak chciały tego władze niemieckie, a chciały przedstawić określony obraz Górnego Śląska, bo taka była polityka. Za to źródła dokumentowe rzeczywiście są interesujące. Ja tutaj chciałbym sprostować tak naprawdę pierwszy, który upublicznił, co prawda nie raport Neulinga, ale te materiały ze Freiburga, inne co prawda niż ten raport. To zresztą nie jest też raport, ale to był profesor Andrzej Szefer, który opublikował w Zaraniu nie tylko obszerny artykuł na ten temat, ale również opublikował streszczenie i taki aneks w postaci dokumentu tak zwanego Grenzwachtu, który wkraczał od
innej strony, właśnie od strony zachodniej, by to być. Z tego dobrą sprawę, co najmniej to, że materiały jakowe się znajdują we Freiburgu, to o tym wiedziano de facto od końca lat 60., początku lat 70. Czemu ich nie badano, to trudno mi powiedzieć. Jest domniemanie i wydaje mi się uzasadnione z takich zupełnie prywatnych rozmów, że w sprawie wówczas, jak gdyby ucięto głowę, to znaczy nie pozwalano na kontynuację. Skończyło się na tym jednym artykule w Zalanie, nawet w literaturze za bardzo nie egzystował później. Co do samych tych materiałów, tutaj musimy rozdzielić dwie rzeczy, bo znowu cały czas posługujemy się tym kategorią obrona Katowic. A szczerze mówiąc, nie za bardzo lubię ten termin, dlatego że on sugeruje zorganizowaną obronę miasta przed atakiem wojsk nieprzyjaciela, bo tak się to przyjęło nazywać. Trzeba chyba to powtórzyć, chociaż jest to, sądzę, tym, którzy się interesują tym tematem, powszechnie znane, że dzień przed wkroczeniem tej dywizji, która jest pod wieżą spadochronową, padł rozkaz o opuszczeniu rejonu przemysłowego przez wojska polskie i ten proces się odbywał praktycznie rzecz biorąc już w nocy, znaczy rozpoczęto wycofywanie już w nocy z 2 na 3 września, a 3 praktycznie się dokonał. Oczywiście pojedyncze pododdziały, gdzieś tam tyłowe, szczególnie z obszaru fortecznego, mogły się jeszcze przemieszczać przez Katowice, ale obrony jako taki sposób zorganizowany wojsko polskie może nie tyle nie przewidywało, ile zrezygnowało z niej w obliczu sytuacji na froncie. My cały czas traktujemy Katowice, a ten epizod wieży spadochronowej jako wyizolowany fragment. To była część dużej operacji wojskowej, której tutaj nie mamy czasu na to, żeby opisywać. I ten epizod katowicki, jeżeli byśmy mówili o obronie, musiałby się wpisywać w te kwestie. I teraz te materiały. Ta dywizja, która wkraczała do Katowic, zresztą nie tylko ona, bo wspomniałem o tych oddziałach Grenzwachtu, czyli służby granicznej, straży granicznej, która wkraczała od strony zachodniej. To były oddziały, których zadaniem była kwestia zabezpieczenia tyłów, ponieważ oddziały czołowe znajdowały się już wtedy daleko na wschodzie. Już przekraczały Przemysze i Brynice i jeżeli chodzi o te, które przekraczały Przemysze, to one już walczyły pod Oświęcimiem, a te, które szły w kierunku Brynicy, wsadywały się przez Zagłębie do Polski. Więc te oddziały wkraczały jak gdyby z innymi zupełnie zadaniami, nie zadaniami czysto wojskowymi. Tak naprawdę ich zadaniem było zabezpieczenie tyłów plus rozprawa z tymi, których wyznaczono jako przeciwników politycznych Polaków. Tutaj oczywiście chodzi o Sonderfahndung z Buch, ale nie tylko, ponieważ takie działania prowadziły też Einsatzgruppen, które szły razem z tymi oddziałami. Wracając do tego, co jest w tych materiałach. W materiałach, które wytworzyła 239 Dywizja, bo to rzeczywiście nie tylko jest ten raport, to są również krótkie meldunki oddziału zwiadu, to są niekiedy materiały również oficerów, którzy w tym uczestniczyli. Jest opis wydarzeń, który skrótowo wygląda tak, jak Państwo pewnie wszyscy wiecie. Ta dywizja, przypominam, ona nie brała udziału w walkach. Wcześniej ona szła z marszu z Lasu Łabęckiego, czyli spod Gliwic, doszła do Mikołowa, jako cały czas oddział tyłowy. Brała udział tylko nawet nie w potyczkach, bo trudno to nazwać potyczkami, tylko w strzelaninach po drodze. No i 4 września rano, kiedy 3 sztab przekazał informację, sztab armii, o tym, że oddziały polskie opuściły rejon GOP-u, otrzymał zadanie, bo tam nastąpił podział zadań, mamy to dość dokładnie zdokumentowane, że akurat ta 239 ma z Mikołowa, znaną wszystkim nam drogą, dotrzeć do Katowic i wejść do centrum miasta, a z zachodu ma wejść Grenzwa z Fajkorpsami. Od Chorzowa i od Placu Wolności, czy tam od Zawęża, jeżeli byśmy patrzyli na kierunki. No i to zadanie wykonywali. O 8 podeszli pod wieżę spadochronową. Tam jest opis wydarzeń, które też Państwo prawdopodobnie znacie, dotyczący ostrzału z wieży spadochronowej karabinem maszynowym. Trudno powiedzieć, czy ciężkim, czy lekkim, bo tego w raporcie nie ma. Podciągnięto działo, strzelili 2 razy. A potem rozpoczęła się strzelanina w tak zwanym Parku Południowym wówczas, czyli w obszarze wokół folwarku. I tutaj rzeczywiście brak akta niemieckich w tych meldunkach dokładnie jak długo to trwało. Czy jeżeli ten materiał jest do końca wiarygodny, a potwierdza jego kilka relacji niezależnych, więc chyba tak, sam Neuling ze sztabem na rynku w Katowicach był o godzinie 11. Czyli przejście od Parku Południowego, od tego momentu rozpoczęcia ostrzału na wieżę do rynku, no, trwało, jak łatwo policzyć, 3 godziny. W tym, że trzeba jeszcze pamiętać o tym, że po drodze doszło do tej znanej potyczki, czy strzelaniny pod Domem Powstańców, bo to od tej strony się przemieszczano i również wkraczano do więzienia, bo tam uwalniano więźniów w więzieniu na Mikołowskiej, też nam wszystkim znanym.
Reszta to są szczegóły, to znaczy gdzie poszczególne pododdziały były, jakim one szły szyku marszowym, ile było, jaka była ich liczebność. Trochę wcześniej niż dywizja, bo to zapomniałem powiedzieć, że może to budzić nieporozumienia, przeszedł przez ten obszar zwiad. I to jest niejasność, dlatego że moim zdaniem ta niejasność polega na tym, że jeżeli przed tak dużą formacją, jaką jest dywizja, idzie zwiad pierwszego pułku, którego celem jest to, żeby rozpoznać ewentualne miejsca, które mogą być niebezpieczne dla idącej w kolumnie nierozciągniętej w szyku bojowym dywizji, w tym przypadku jednego z pułków, który szedł na czele, to powinien rozpoznać wieżę. To jest naturalne. Każdy, kto tamtędy szedł, no to absolutnie, że to nie ta wieża, a dla każdego oficera to powinno być jasne, myślę, że było. Takie rozpoznanie powinno zostać przeprowadzone. To znaczy, czy ta wieża nie stanowi potencjalnego niebezpieczeństwa i czy tam nie ma obserwatorów. Nawet jeżeli zakładano, że nie ma Wojska Polskiego na terenie Katowic już, co zresztą było założone de facto suszy. Albo tego nie zrobiono, ale nie ma śladu, bo było tym, to był major Hütter, jeżeli mnie pamięć nie myli, ten, który był dowódcą zwiadu, nie jestem pewny tej chwili nazwiska. I ten meldunek pozostał. Za to on bardzo dokładnie pisze, co się działo potem, że poszedł Mikołowską w dół, że właśnie byli ci więźniowie w tym i rozpoznano Dom Powstańców jako miejsce potencjalnego oporu, bo tam zaczęto do nich strzelać. To jest taka wskazówka ciekawa, bo ona wskazuje na to, że albo nikt tym tropem też już po tym wypadowie też nie poszedł. Ale to są wszystko domniemania tam już. To znaczy, że albo ta wieża wtedy była jeszcze nieobsadzona i ona była pusta po prostu. I kiedy ten zwiad przeszedł, bo on szedł, no ja wiem, jakieś prawdopodobnie pół kilometra do kilometra przodem. Dopiero wtedy na tę wieżę z Parku Południowego weszli tam ci, którzy strzelali. No albo, tak czego nie można wykluczyć, zwiad tego nie zrobił tak jak należy, ale myślę, że jakieś konsekwencje z tego by wyciągano później, a nie ma światu na ten temat. W każdym razie nie ma dyskusji na ten temat w aktach tych wojskowych. Generalnie rzecz biorąc, to już ostatnie zdanie, w aktach niemieckich sama sprawa wieży jest epizodem zajmującym kilka zdań całości działań 239 Dywizji w kampanii wrześniowej. Jeżeli by przyjąć ten cały opis, no i oni kończyli nad samym uczestnictwem w kampanii wrześniowej, to jest może 1% tego, co jest w całości tego meldunku. Dla losów kampanii nie miało to żadnego większego znaczenia. Dlatego chciałam powiedzieć, że wspominając o panu profesorze i dokumentach, to przez pryzmat śledztwa, bo dzięki panu profesorowi pozyskali dokumenty do śledztwa. Chciałem przypomnieć profesora Szefera, bo dlatego, że o nim się zapominał, a to był niezwykle pracowity, ale również bardzo, niestety zapomniany chyba w tej chwili historyk, który zostawił po sobie mnóstwo materiału źródłowego również, częściowo tylko publikowanego, który no, powinien być wykorzystywany, to dotyczy miejsc pamięci. Ja zresztą nie wiedziałem o tym artykule w Zaranie, powiem szczerze. Już nie chodzi o to, żeby tam... Dopiero post factum się dowiedziałem, jak wróciłem, że... Panie profesorze, co do zasadniczych faktów, nie ma wielkiej różnicy między książką a raportem Neulinga. Tam też jest mowa, że wieża oddała ogień. Wcześniejsze walki tam opisane są z formacjami Freikorpsów. To jest niezasadniczy element. To nie jest tak, że ci zwierzę walczą ciągle z Wehrmachtem. Zresztą w ogóle warto powiedzieć, że opis walki w książce, która ma ponad 200 stron, to jest 5 stron tylko. Tak, to jest to, że to jest 5 stron tylko. Ja powiem tylko o tych różnicach, które są u Gołby, a które są u Neulinga. Pierwsza to jest, znaczy takich zasadniczych, które świadczą o tym, że albo Gołba tego nie wiedział, albo mu źle przekazano te informacje, jeżeli by się kierować tym, o czym mówiła pani profesor w tych ankietach. Pierwsza mówi o tym, że oni walczyli pod Mokrem i tam są dwie miejscowości Mokre i tam rzeczywiście toczyły się bardzo ciężkie walki, bo jak państwo wiecie, jest tam cmentarz wojenny do dzisiaj, tylko że to nie była ta dywizja, która walczyła. Walczyły oddziały 8 Korpusu, które szły, jak powiedziałem, były jednostkami pierwszorzutowymi. Ta dywizja w ogóle nie walczyła do tego momentu. Do 4 września. Druga kwestia dotyczy tych osławionych samolotów. One oczywiście tam ich nie było. No i gdyby się ośmieszył, gdyby wzywał lotnictwo w takiej sytuacji, szedł na czele dywizji, zresztą to lotnictwo mu do niczego nie było potrzebne. I trzecia kwestia długotrwałości tych walk, bo tam cała ta narracja się toczy aż do prawie wieczora tego dnia, tam już nie wchodząc w datę, bo tam jest, ale to wiemy, że to jest jakaś pomyłka, prawdopodobnie też wynikająca z braku informacji, albo po prostu pomylił te daty. Te walki nie mogły trwać dłużej niż do 11, a tak naprawdę z tego, co przed chwilą państwu mówiłem, nie dłużej niż do 10, no bo jeszcze musiała ta dywizja dojść do tego rynku, więc to nie zmienia niczego. To chodzi po prostu o to, że te fakty, które on podaje i o Gołbie w tej chwili, są zgodne, jak to zwykle bywa w literaturze, ogólnie. To znaczy,
stanowią pewien obraz wojny, ale absolutnie nie są materiałem historycznym po prostu. Jeśli mogę w sprawie tych samolotów. Być może pan profesor o tym nie wie. Kiedy Warszawa, redaktor Baliszewski, wyemitowała taki krótki film o obronie Katowic, zaproszono tam wtedy, to był okres, kiedy stawialiśmy pomnik. Zaproszono posłów z Katowic, był między innymi Paweł Wieczorek, była z Warszawy Monika Walneńska, byłam ja i jeszcze ktoś. To potem rozpętała się tu straszna dyskusja, bo był to jeszcze czas słusznie miniony, a nie zaproszono nikogo z Białego Domu. Strasznie tutaj wtedy to przeżywał Witold Nawrocki, bo był przekonany, że on powinien pojechać. I potem zaczęła się pierwsza dyskusja. Ja też chciałam w niej wziąć udział i do Dziennika Zachodniego napisałam artykuł z kilkoma informacjami, które by uzupełniały artykuł profesora Szefena. Minął dzień, dwa, trzy, cztery, tydzień, dwa, nie ma mojego tekstu, ale dzwoni pan Szefer i wzywa mnie do siebie. Pracował wtedy w Instytucie Śląskim. I on miał taki dosyć władczy sposób mówienia. Powiedział mi, proszę pani, nic się tam więcej nie działo. Przeleciał samolot, zrzucił dwie bomby i na tym się skończyło. I pani artykuł nie będzie wydrukowany, bo ma być tak, jak ja powiedziałem. No to... Zdanie tylko, że mogę... Trudno mi z tym polemizować, bo tylko o tym, co jest w dokumentach, wydaje mi się zupełnie bezsensowne. Już abstrahując od tych dokumentów, używanie tam lotnictwa, tak jak mówię, dywizja, która idzie w kolumnie, przypomnę tylko, że dywizja niebieska to około 10 tysięcy ludzi, to są trzy pułki. W grupie operacyjnej Śląska, która broniła całego Śląska, były dwie dywizje i brygada kawalerii. Więc to był olbrzymi oddział, który szedł prawda, w rozciągniętej kolumnie, ale który trudno było posądzać o to, że zatrzyma się z powodu ostrzału jednego karabinu maszynowego. Więc lotnictwo tam do niczego nie było potrzebne. Nie było już o tym, że... Znaczy tam Goła pisze o Messerschmittach, czyli jak rozumiem Messerschmittach 109, który w ogóle nie był używany w takich operacjach. Jeszcze jedna rzecz. My mamy dokładne dzienniki bojowe lotów Luftwaffe we wrześniu 1939 roku, które się zachowały, są publikowane. W tym dniu 4 września one miały zupełnie inne cele operacyjne, bo były związane z, no jak gdyby z postępem wojsk niemieckich, które były już, jak powiedziałem, za Przemszą i za Brenicą. One tutaj nie miały nic do roboty. Ciągle mówimy o książce, która nawet mając jakieś bardzo takie źródłowe zaplecze, no jest jednak pewną fikcją literacką i ma prawo, prawdopodobnie bez złej woli, gdyby ktoś im o tym samolocie nie powiedział, sądząc o jego dbałość, o szczegóły, którą widać w innych wypadkach, prawdopodobnie by tego nie umieścił. Czy ta relacja jest prawdziwa? Ja bym tutaj był skłonny podzielić wątpliwości pana profesora, ponieważ rzeczywiście ten samolot to jest jeden istotny szczegół, który w sposób zasadniczy różni dokumenty niemieckie od tego, co czytamy w książce. Wbrew temu, co się nam sugeruje, opis starcia wokół wieży jest dość oszczędny. To jest przede wszystkim starcie z Freikorpsami. Jak to wyglądało, z dokumentów Neulinga nie musi wynikać. Pytanie, czy mamy dokładnie na przykład zobrazowane wszystkie działania Freikorpsów. Jak wiadomo, ponieśli dość duże straty, co świadczy o tym, że pomimo nie było wojska polskiego, opór był silny. Opór był silny, ponieważ główne straty były właśnie w szeregach Freikorperów. Potem były ich honorowe pogrzeby urządzane. Więc jakby z tego punktu widzenia, akurat co do tych części powieści, która mówi o starciach z Freikorpsami, raport Neulinga jakby jest nie a propos, bo o czym innym traktuje. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że jakbyśmy tak analizowali dokładnie, co pisze jeden, co pisze drugi, to w ogólnym zakresie to jest to samo. Została oszczelana kolumna. Pytanie, czy został ktoś poszczelony przy tym motocyklu, jak jest ogoby, czy nie. Potem następuje ogień, który niszczy. Zresztą on bardzo precyzyjnie pisze z działa przeciwpancernego. Co więcej, on sugeruje, że to sam generał, który był artylerzystą, to też wiedział, mierzył to, no to być może to jest jakaś też opowieść, jakaś pewna legenda, a może fakt, tego nie wiemy. W każdym bądź razie jakby ta sekwencja wydarzeń, tego starcia z armią, nie z Freikorpsami, jest opisana bardzo szczegółowo. Tam nie ma mowy o wielu godzinach starcia. Przyszli, romnęli, koniec. Oszczelali, sekwencja jest taka. Pojawiają się Niemcy, rozpoczyna się ogień z wieży spadochronowej, Niemcy się cofają, wciągają armatę, rąbią, koniec. Wcześniej się to są walki z Freikorpsem. Więc to są
sobie na skróty poszli przeciwnicy Gołby, twierdząc, że opisuje niestworzone historie. Proszę uważnie czytać Gołbę. Gołba nie pisze o starciach z Wehrmachtem, on sobie korpusami pisze. Nie wiem, czy Państwo mieliście okazję zapoznać się z umorzeniem, które dotyczy zdarzeń we wrześniu w Katowicach. I z tego umorzenia pojawia się taka rzecz, że ten opór stawiany frajkorzystom, Wehrmachtowi, miał miejsce w różnych miejscach Katowic. To były grupy ludzi, które nie poddały się rozkazom albo nie były w stanie poddać się rozkazom i nie wycofały się wraz z wojskiem, jak większość powstańców, większość harcerzy, większość oddziałów wojskowych. Tu znalazła się w momencie, kiedy Wehrmacht wkraczał, a Freikorps próbował stworzyć przedpole dla tego wiwatowania opisywanego później kwiatami. Ja zastanawiam się, dlaczego ciągle przeciwstawia się dokumentom i temu, co chciałby historyk, książkę Gołby. Mamy tu literaturę, tu mamy dokumenty, na których pracują historycy. Chciałabym się odnieść do tego, co mówi pani profesor. Gołba chciał pokazać, że w Katowicach jednak stawiono opór. Może nie nazwiemy tego obroną, tak jak pan profesor nam podał tutaj definicję, ale opór był i to wskazuje na to zeznania ludzi, dokumenty, nawet same dokumenty niemieckie. Nie chciejmy porównywać książki Gołby do faktów historycznych. Ja uważam, że jest to kwintesencja tego, co dzisiaj pani profesor mi uświadomiła. Gołba chciał pokazać Polakom, że nie było tak, że wszyscy chcieli wkroczenia tutaj Niemców. Weźmy pod uwagę to, nie możemy się porównywać do Warszawy. Tu Polska była przez chwilę. Mieliśmy Polskę przez chwilę, gdzie znaleźli się potomkowie powstańców wielkopolskich, Wielkopolanie. Niektórzy złośliwi mówią, że powstania śląskie to nam Wielkopolanie zrobili. Może częściowo jest to prawda, ale potrafili za sobą pociągnąć Ślązaków, którzy wcześniej w tych powstaniach śląskich uczestniczyli i którzy zaakcentowali tu, że chcieliby jednak, żeby tutaj była Polska. Tu byli ludzie z całej Polski, z Galicji przyjeżdżali, którzy tutaj chcieli znaleźć swój nowy dom, tak jak wspomina pani profesor, tak jak Gołba, poniesieni takim patriotycznym odruchem, chcieli tworzyć tu, na tych ziemiach odzyskanych przez rodzącą się Polskę, polskość. I tak się stało. Dlatego ja w ogóle nie rozumiem krytykowania tego, co napisał Gołba, w kontekście tego, co się wydarzyło. Sam pan profesor tu porównując nawet przez pryzmat dokumentów mówi, że coś tak było. Gołba chciał być wierny, osadzić swoją fikcję literacką w realiach, żeby to było przekonywujące. Ten jego głos obrony przed wkraczającym Wehrmachtem, oporu nawet nie obrony. I myślę, że dopóki nie oddzielimy fikcji, którą jest książka, bardzo rzetelnie osadzoną w realiach, od tego, co wynika z dokumentów, to zawsze będziemy się kłócić, a chyba niepotrzebnie, bo ta książka naprawdę jest pięknym elementem i dla tych, którzy chcieliby swoim dzieciom przekazać ten patriotyzm, który był tu na Śląsku, jest czymś ważnym, a dla tych, którzy trzymają się dokumentów i tego, co z nich wynika, powinien nie mieć większego znaczenia, więc przestańmy się wreszcie na ten temat kłócić. Sekundę jeszcze. Zanim Państwu oddam głos, jeszcze korzystam z tego, że tutaj mamy tak znakomite grono, więc jakby ustalmy pewne fakty. Nie ulega wątpliwości, że samoobrona Katowic miała miejsce, rzeczywiście, jeżeli przyjmiemy definicję wojskową, to Katowice nie były bronione, natomiast na pewno był opór i to opór uzbrojonych grup. To obrony narodowej, to miało stałe formacji. Proszę nie umniejszać ich znaczenia, to była obrona narodowa. Nie, absolutnie nie umniejszam niczyjego udziału, zarówno tych obrony narodowej, jak i harcerzy, czy po prostu ludzi, którzy poszli wtedy. Poszli wtedy walczyć. To jest jakby jeden oczywisty fakt. Jaki zupełnie wyjątkowa skala represji. Ja też chciałem zapytać pana profesora, czy jakby przebieg kampanii 1939 roku w innych regionach, poza Bydgoszczą może, były takie krwawe pacyfikacje jak w Katowicach zaraz po wrześniu 1939 roku? Czy to w ogóle jest charakterystyka tak zwanych ziem wcielonych, czyli prowincji zachodnich, bo porównywane są również na polskim Pomorzu. Tutaj znowu, mimo tej też krytycznej opinii pani profesor, powołam się na to,
tak liczył dokładnie liczbę ofiar, jest ona tyle interesująca z naszego punktu widzenia, że okazuje się, że liczba ofiar cywilnych, nie mówię o ofiarach obozów koncentracyjnych, więzień, warunków życia i tak dalej, ale tych, którzy jakby z domu zostali wyciągnięci, zostali rozstrzelani na ulicach miasta bez wyroków sądowych i tak dalej, we wrześniu 1939 roku jest najwyższa w porównaniu do kolejnych miesięcy okupacji. W Katowice? A, nie, w ogóle na Górnym Śląsku, czy w województwie śląskim. To oznacza, że rzeczywiście wprowadzono tutaj taki skrajny terror. Tutaj musielibyśmy sięgać znowu do szczegółów, do tych najzazwyczaj, tutaj z Oderfamu, z Kupi i tak dalej. To wynikało z pewnego przekonania Heidricha Himmlera, że to był powstanie. On o tym otwarcie powiedział tym pociągu dowódczym, którym jeździł. Że jest powstanie. Zresztą na podstawie innych przesłanek, bo dlatego, że niektóre pododdziały zostały w lasach i dalej się toczyły walki na zapleczu, on z tego wysłał taki wniosek, że to jest powstanie takie samo, jak stąd to przypuszczam, to czwarte powstanie u Gołu. Ale chciałbym jeszcze jednej rzeczy powiedzieć, bo ona jest ważna, jeżeli mamy precyzyjnie używać pojęcia, jak jestem przyzwyczajony do jakiejś precyzji, tymi Freikorpsami, ponieważ my używamy tego pojęcia właśnie do każdej grupy Niemców, która się gdzieś na terenie Katowic znajduje. Koniecznie trzeba rozróżnić Freikorpsy, które były zorganizowanymi jednostkami i szły z oddziałami niemieckimi razem z tym Grenzwachtem. Akurat nie szły z 239. dywizją, ale szły też z oddziałami z Królewskiej Huty. Do Katowic, bo jeszcze raz przypomnę, do Katowic skraczono jednocześnie z trzech stron. To była operacja, którą przygotowano w ten sposób, czyli od Chorzowa od Załęża, od Mikołowa. W tych grupach od Chorzowa, od Załęża były rzeczywiście te Freikorpsy zorganizowane. Tam organizowano od lata już lipca 1939 roku. Ale te oddziały, nawet nie oddziały, tylko grupy, które walczyły na zapleczu niemieckim, a takie były, to były oddziały de facto dywersyjne. Też mam o nich informacje tutaj o tym nie powiedziałem. W tych materiałach niemieckich, które publikowałem, znajdują się nawet znaki rozpoznawcze. To znaczy Neuling miał znaki rozpoznawcze, którymi rozpoznawał, że ci z przeciwnej strony to nie są polscy powstańcy, tylko niemieccy Volksleute, tylko że to nie są Freikorpslerzy. I my często mylimy te dwie, nawet nie tyle formacje, ile dwie grupy. Ci, którzy byli na zapleczu, są dywersanci, co niekiedy albo pojedyncze osoby, albo niekiedy grupy, one się potem przekształcały w te oddziały OZWE, albo oddziały takie, które broniły zakłady, znaczy wchodziły w zakłady pracy. Ale to nie są Freikorpsy w ścisłym tego słowa znaczenia. Ja przypuszczam, że bardzo to uściśli ta publikacja, która jest przygotowywana przez IPN, dotycząca Freikorpsów, powiem, że ona jest na chyba w końcowym etapie opracowywania. Bo to nie były formacje w tym znaczeniu, jak tutaj wspominano przed chwilą, obrona narodowa, tylko to byli tak zwani faumani, czyli po prostu dywersanci albo szwiedzy, którzy na zapleczu działali na rzecz Wehrmachtu. Ale chyba nie Volksdeutsche w 1939. Znaczy nie w znaczeniu Deutsche Volkslist. Możemy mówić Volksdeutsche w znaczeniu tylko etniczności Niemców. To pojęcie też jest... Znaczy na pewno nie jest członkiem Volkslisty, bo Volkslisty nie było. Niemcy etniczni tutaj były w Śląsku, jeżeli mamy tak mówić. Oczywiście znowu nie wszyscy, żebyśmy znowu nie potraktowali tych 20% Niemców, że wszyscy byli dywersantami i faumanami. Ale naprawdę było ich też sporo w każdym mieście, bo abwera niemiecka się zachowała też częściowo. Jest taka praca też w IPN, która wyszła dotycząca tak zwanej piątej kolumny, bo popularnie ją nazywano w ten sposób. Panie profesor, w swoim posłowiu, które jest niezwykle ciekawe, bo tak właśnie to wydanie tej książki jest interesujące nie tylko ze względu na przypomnienie dzieła Gołby, ale ze względu na te obszerne posłowie oraz dokument umorzenia przygotowany przez panią prokurator Ewę Koi, która jednak, choć mówiliśmy, że to jest fabuła, a tutaj są kwestie dokumentów, no jest to zamieszczone również po to, aby uwiarygodnić treści zasadniczej książki, bo inaczej przecież by to nie miało sensu. Więc zastanawia się pani, stawiając pytanie, że książka nie jest źródłem historycznym, bo nie jest oczywiście. I ci, którzy z tą książką dokonywali ogromnego uproszczenia, właśnie traktując ją jako, stawiając sobie jako chłopca do bicia, że oto mamy książkę Gołby, a tutaj mamy precyzyjne dokumenty niemieckie. Mówią, no z tego wynika, że Gołba fantazjował. No, to było największe nadużycie w tej dyskusji, którą wtedy żeśmy prowadzili z Gazetą Wyborczą. Bo to było nieuczciwe po prostu. Więc książka nie jest źródłem historycznym, ale dokonuje jakiejś rekonstrukcji wydarzeń. I pani pisze, powołując się na teoretyków literatury, że jest takie pojęcie jak zasobność informacyjna. Zasobność informacyjna. I jak w tym kontekście pani ocenia wieżę spadochronową? Każde wydarzenie. Róg ulicy taki i taki. Tereska była 30 metrów od domu. Idąc
ze swojej szkoły, Stach, tu był Kopernikus, który był wtedy przy Placu Sejmu Śląskiego, idąc w górę, spotyka swojego nauczyciela, który szkołę rzucił dla radia. No to był Stefan Tymieniecki. Wszystko jest sprawdzalne. I tych postaci jest bardzo dużo. One nie są bohaterami pierwszoplanowymi. I bardzo dobrze, bo w ich usta nie mógłby wkładać literackich dialogów. Natomiast postaci głównych bohaterów są fikcyjne, lecz prawdopodobne, uwiarygodnione przez tych świadków. Dalej czas. Każdy rozdział książki zaczyna się od podania czasu. Proszę sprawdzić. Przesuwamy zegarek i kalendarz z książką Gołby. I jeszcze są tam różne inne dokumenty. Na przykład ten apel o Surowice, który jest w książce. On się pojawił we wspomnieniach Edmunda Odorkiewicza. Mogłabym zanudzić wymienianiem tych szczegółów. A gdy się spotkałam z wnuczką Nikodema Ręca, Basiu, bardzo ci dziękuję, żeś przyszła. Pokaż się. Przyznam się, że mi dech zaparło. Jest taka scena na ulicy 3 Maja. Fryzjer Wulczyński, jego syn po dziś dzień na ulicy 3 Maja ma zakład jubilerski w Katowicach. Jest opisane, że w tym dniu fryzjer Wulczyński szczyże za darmo powstańców i harcerzy. I pan Żarnowski, to jest fikcyjny bohater, z drugim mówią. A ten młody harcerz, co tam siedzi w fotelu, to jest Józik Ręc, syn Nikodema. Oni za Polskę oddaliby wszystko. Ja poszłam po latach do syna Łuczyńskiego i jak nałożyłam jego relację z opowiadaniem Barbary, która to pamiętała z opowiadań babci, to nagle miałam drugą książkę Gołby. Mogłabym o tym mówić godzinami. A ów rewolwer, z którego strzeliła Tereska Steyer, ile miał naboi? Faktycznie, no tyle, ile podaje Gołba w książce. Panie profesorze, książka, dlaczego pana zdaniem ta książka wzbudzała takie emocje i skąd ta temperatura dyskusji, która w jakimś sensie również wraca i dzisiaj? Ja nie wiem, to nie jest jak gdyby, ja się tym za bardzo nie zajmuję, to znaczy jak funkcjonuje odbiór literackich książek, to jest pewnie zadanie dla historyka literatury. Za to chciałem powiedzieć o jednej rzeczy, która tej całej dyskusji o książce Gołby umyka, bo rzeczywiście można o niej mówić przez pryzmat wyłącznie tego epizodu do Bierzą, ale tam duża część początkowa tej książki jest bardzo gorzka. To jest oczywiście literacka wizja takiego rozliczenia z tą nieudaną obroną Górnego Śląska w 1939 roku, gorzka dlatego, że pewnie wszyscy jesteśmy poświeżeni, którzy po raz drugi tej książki, a w każdym razie tak. Gorzka dlatego, że ona pokazuje krach tej całej koncepcji. To znaczy w sierpniu, główny bohater w sierpniu 1939 roku, jak większość Górnoślązaków, z jednej strony z olbrzymim rozczarowaniem, z drugiej strony z przerażeniem, a z trzeciej ze zdziwieniem patrzy, co się dzieje na ulicach jego miasta. I myślę, że w latach 40. to było do przyjęcia, bo to się jakoś tam mieściło w takim antysanacyjnym tonie i nie było jakby problemem. No to dzisiaj odczytanie tej części jest bardzo gorzką refleksją, którą on podjął wtedy w latach 40. w momencie wydania tej książki. My o tym w ogóle dzisiaj nie mówimy. To jest pytanie, które też stoi w dalszym ciągu przed historykami. Ten problem jakby braku źródeł stale nas tutaj boli, bo my nie odpowiedzieliśmy sobie w dalszym ciągu, jakby też o nazwie historyka, na kluczowe pytanie dotyczące tego, kto, w jakich okolicznościach, kiedy, gdzie, w jakim zakresie zdecydował się na to przy rezygnacji obrony wojskowej
podjęto obronę no, cywilną, czy opór cywilny. Oczywiście możemy założyć, i pewnie tak w dużej części było, że ci młodzi ludzie robili to na własną odpowiedzialność, bo tak byli wychowani. I to jest ich nieprawdopodobnie piękny czyn bohaterski, ale też wiemy skądinąd, że pewne decyzje polityczne też podejmowano się. To jest problem szalenie skomplikowany właśnie ze względu na braki źródłowe. I Goła go gdzieś tam zadaje właśnie w tych pierwszych rozdziałach książki. Pewnie jeszcze dość sporo wody upłynie, zanim będziemy potrafili odpowiedzieć również na to pytanie kluczowe. To jest pytanie o odpowiedzialność polityczną po prostu. Chciałem jeszcze, oddając głos pani profesor, zapytać, dlaczego nie znamy nazwisk tych, którzy byli, bo wielokrotnie próby ustalenia, co stoi na przeszkodzie, aby bardzo szczegółowo opowiedzieć tą historię do końca. Zaraz odpowiem panu redaktorowi. Jest, panie profesorze, taka dyskusja w wieży z panem Wałnowym. Jest. Epizodyczna. I wtedy Faska mówi, te dzieci nie pójdą tam same. To jest nasz obowiązek. Bo oni stworzyli Straż Obywatelską w Katowicach. Zgadza się. I o tym pisze. A teraz odpowiada panu redaktorowi. Ja tego nie wiem. I bardzo długo się nad tym zastanawiałam. Bardzo wiele tropów łapałam. Wszystkie prowadziły w niewłaściwą stronę. Nawet ktoś mi powiedział, że w Rudzie Śląskiej przecież żyje Teresa Jadwiszczo. Więc pojechałam do niej, do Rudy Śląskiej. Kobieta zrobiła wielkie oczy, gdy weszłam do niej do mieszkania. Ona się nazywała Teresa Jadwiszczo, ale ona z tym nic nie miała wspólnego i nigdy wieży spadochronowej nie czytała. Pojawia się nazwisko Mandla. Córka pisarza, pani Maria, mówiła mi, że był na Kampowej piekarz Mandla, którego córka chodziła z nią do szkoły i często do domu do niej przychodziła. I na Mandlówna chyba. Rozmawiały ze sobą, szczebiotały, a ponieważ ona mówiła tak bardzo dużo, to Goła się zażartował, że on ją kiedyś opisze. I nagle mamy Mandlę tutaj. Tu jest Franciszek Chruszcz. Mówiłam tu o Pawle Chruszczu. Był ważnym informatorem. Nie ma, dlaczego nie ma tych nazwisk? Nie odpowiem na to. I tutaj są dwie możliwości. Stali Jadwiszczo, Chruszcz, Schwertfeger, Mandla. To są nazwiska popularne na Śląsku. Mogły symbolizować pewne osoby. Skonstruowane są w sposób bardzo wiarygodny, prawdopodobny. Z Pawłem Schwertfegerem było tak, że żył jeszcze po wojnie Paweł Schwertfeger, był harcerzem, chodził do jednej klasy z Bogdanem Szaflikiem, ale wcale nie zginął na wieży spadochronowej. Natomiast rodzina Schwertfegerów faktycznie istniała i Waleska Schwertfeger prowadziła w Panelnikach znaną restaurację. Są tutaj dwie możliwości. Pisarz nigdy nie poznał nazwisk tych ludzi. Pisarz poznał, a rodziny prosiły, żeby ich nie wymieniał. To jest możliwe, dlatego że ja w bardzo wielu wypadkach, gdy wchodziłam do domów obcych, tak jak u pani u Barbary, udało mi się wreszcie pokonać nieufność i sforsować drzwi. Ludzie mi opowiadali, pokazywali dokumenty i prosili, żebym nigdy o tym nikomu nic nie powiedziała. Mogło tak być i w wypadku Goły. On dostał, proszę państwa, w okresie, kiedy tuż po wojnie pisał te różne swoje artykuły w obronie Ślązaków, paczkę papierosów z UNRWA z takim krótkim listem, który czytałam w rodzinie państwa Gołbów, że współczują tutaj z nami ludziskami z numerkami, zakurzą se od Ślązaczki papierosa z UNRWA paczki. Jeśli nawet się dowiedział, to może dotrzymał słowa i nie powiedział. Adam mi tu też podpowiada,
że przecież Gołba do 9 września był w Katowicach i wiele rzeczy też widział sam. Może to też jest jakaś informacja? Nie wiem. Życzę mojemu następcy, a mam nadzieję, że taki będzie, żeby to kiedyś wyjaśnił. Dziękuję bardzo za te wszystkie głosy. One pokazują, jak ważna, nie tylko wtedy, ale dzisiaj jest ta książka. Książka, która poza wszystkim jest dobrze napisana. Ja się dobrze po latach czyta, ja sobie odświeżyłem niedawno w której książki. Zgadzam się z panem profesorem, że ona jest gorzka, że to jest książka, którą się czyta ze ściśniętym gardłem. Jest gorzka dlatego, że ona jest prawdziwa po prostu. To nie jest książka pisana ku pokrzepieniu serca. Chociaż taka była intencja, o horror Katowic nazywał się ten tekst, który napisał do gościa niedzielnego, prosząc o relację świadectwa. Ja myślę, że ta gorycz z tamtych dni z nim była po wojnie i tą gorycz też widać na kartach tej książki. Myślę, że na koniec trzeba podziękować wydawnictwu Śląsk, które zdecydowało się na wznowienie. To jest piękne wydanie. Dobrze, że są tam zdjęcia z miejsc, które książka traktuje. Otrzymaliśmy starą książkę, ale będącą nową jakością dzięki tym dokumentom, temu posłowiu, tym fotografiom. Książka, która jest hołdem wobec tych wszystkich młodych ludzi i starszych też, bo przecież nie tylko byli młodzi, którzy w sytuacji, kiedy Wojsko Polskie opuściło Katowice, opuścić musiało, ponieważ inaczej zostałby to okrążone i zniszczone, więc to było działanie racjonalne. Wiedziona porywem serca, wiedziona najlepszym patriotyzmem, stanęli do walki, którą na pewno w swoich sumieniach nie nazywali ani obroną, ani działaniami. Stanęli po prostu, ponieważ uznali, że tak trzeba. I myślę, że w ten sposób zapisali się nie do legendy, a do historii Katowic, do historii Śląska i do historii Polski, zasługując na naszą wieczną pamięć. Dziękuję Państwu. Prosiłbym raczej o pytania skierowane do uczestników panelu. Proszę bardzo. Dwa zdania. Pierwsze zdanie jest serdecznie dzięki dla pani profesor, dla pani prokurator i dla gościa niedzielnego i dla pana profesora za organizację tej debaty. I krótkie pytanie do pana profesora. Czy wiemy, jak tam była obrona wymuszenia 39 Katowic? Ile było powstańców, ile było żołnierzy? Dziękuję. Ja nie znam precyzyjnych liczb, szczerze mówiąc, nie będę się tutaj myślał na to, żeby ją podawać, bo te wszystkie liczby, które posiadam, dotyczą pojedynczych oddziałów, a nie jak gdyby próby syntetyzowania, ile było w ogóle na terenie Katowic. Jestem w stanie tego powiedzieć panu, ponieważ to były oddziały, które w dużej mierze nie były pod jednolitym dowództwem i w związku z tym występowały epizodycznie, więc trudno powiedzieć też, ile ich było. IPN obliczył liczbę ofiar. Tutaj możemy, też jest mało precyzyjna, ale minimalna liczba ofiar w Katowicach, już w Katowicach, nie mówię o sobie wierzy, jest w tej chwili szacowana na nie mniej niż 500 zabitych. Ja się nazywam Tadeusz Galisz. Urodziłem się w Jastrzębiu Zdroju. Moja matka była Ślązaczka, ojciec Ślązak, starka i starzyki i wszyscy pozostali byli Ślązakami. Proszę Państwa, dwa pytanka, ale zanim odpowiem to na temat tej książki, dwa słowa. Otóż tak, w 1939 roku ukończyłem 5 lat i pamiętam te pierwsze dni, które właśnie były po 1 września, bowiem mój ojciec Ślązak, kierownik szkoły w Gogołowej, wiedział o tym, że ponieważ był w Armii Pruskiej i znał Niemców doskonale, wiedział o tym, że jeżeli Niemcy przyjdą, to nie mamy szans na żadne przeżycie. Kazał nam uciekać. I uciekaliśmy. I to, co pan profesor mówił odnośnie samolotów. Pamiętam jak dziś, dowozów załadowanych pierzynami, przybytkiem, z koniami, cywilów, ludzi na rowerach, niemieckie samoloty z krzyżami, strzelami. Myśmy uciekali do lasu z mokrymi ręcznikami na twarzy, bo ludzie się bali gazów. I te pierwsze dni, moje przeżycie z tamtych czasów, są podobne do tego, co tu także w tej książce w Katowicach czytałem, mimo że to się działo gdzie indziej. Podam, że uciekliśmy aż pod Tarnopol. A teraz pytania dwa. Pierwsze pytanie do pani profesora i do pana profesora. Otóż tak, co według państwa jest ważniejsze? Czy to, co powiedzieli świadkowie bezpośrednio po wojnie panu Gołdzie, czy też ważniejsze jest to, co napisali generałowie hitlerowscy po to, żeby się pochwalić przed Adolfem Hitlerem, że zdobyli tu w Katowice Śląsku bez żadnego wystrzału, bez niczego. Taka obrona, to była obrona Katowic, czy przez wojsko, czy przez nas, Ślązaków.
Polaków, nie żadnej tam narodowości śląskiej. Jak to wymyślają niektórzy na Śląsku w pewnej instytucji, w której jest zalążek antypolskich dywersji. Nie przez narodowość, przez Polaków. Była również obrona nad samą Odrą, Lubomi. Lubomi to z karabinami rzucili się na czołgi. Na tych, którzy rzucili się na czołgi, rzucili się Volksdeutsche. Ale Niemcy rozstrzelali i tych, i tamtych. I tamtych, i tych. I to także była, panie profesorze, obrona. Obrona Lubomi. To jest pierwsze pytanie. Co jest ważniejsze? Czy ten generał, który się chciał pochwalić przed Adolfem Hitlerem, że to on zdobył Katowice za jednym zamachem, czy też ci świadków? Drugie pytanie. Mianowicie takie. Czy tym, którzy deprecjonują, którzy podważają ten jeden fragmencik szczególny w wieży spadochronowej, czy im o to chodzi, czy też chodzi o coś innego, mianowicie o to, żeby całą tą książkę zdeprecjonować, zniszczyć i podważyć, bo ta książka jest naprawdę źródłem naszego śląskiego patriotyzmu, polskiego. Jak bym się podobał w przypisie na to, że tak napisał Kazimierz Gołba, to mnie wyśmiało ze względu na to, że nie mogę się powoływać na literaturę opisując wypadki historyczne. To nie oznacza, że Neuling jest wiarygodny. Wiarygodność każdego relacjonującego jest ograniczona. To, co jest źródłem historycznym, to jest to, o czym pani profesor mówiła. To są te ankiety, których nie mamy. Gdybyśmy mieli te ankiety, dyskutowalibyśmy. No tak, ale są tylko częściowe i... I nie chcemy spodziewać. Nie, sam Szemiczek, o którym tutaj rozmawialiśmy, zaczyna od tego, że nie był pod wieżą, więc nie wiem, to jest pierwsze zdanie w tej ankiecie, którą on pisze. Możecie Państwo sobie to znaleźć w tej książce. Ale abstrahując od tego, nie jest ważne, kto przekazuje relacje, tylko na ile jest wiarygodne. A co do takich jak gdyby stwierdzeń, że do Hitlera, on nie pisał tego do Hitlera. On nie pisał nawet, że zdobył Katowice, bo to nie był jego cel operacyjny. On miał zająć Katowice. On nie ruszył z tą dywizją, żeby walczyć o Katowice, co próbowałem przed chwilą jakoś wyjaśnić. Miał zająć i spacyfikować miasto. To było jego zadanie. Jego zadaniem nie była walka o Katowice, bo wtedy rzucono by do tej walki zupełnie inną dywizję. Okay, ten raport ale potwierdza fakt, że coś na wieży się działo. Ale panie, przyjmijmy ten dokument jako coś, co wspiera to, co on stworzył Gołba. W moim przekonaniu raport Neulinga wspiera zasadniczo. Ale rzeczywiście, że tak. W zasadniczym rysie wspiera to, co pisze Gołba. Ja rozumiem, z panem profesorem jesteśmy zgodni co do tego. Zgadza się, tylko na raport Neulinga się można powołać. Na książkę Gołby jako na coś, co jest dziełem literackim, nie można się powołać. Bo niedługo grozi nam to, że będziemy się powoływać w pracach historycznych. Ale raz, dwa, trzy, cztery. Reprezentuję Ogólnopolskie Stowarzyszenie Rodzina Policyjna, nazywam się Grześkowiak Grzegorz. Pytanie do pana profesora, czy podjęte zostaną działania tutaj, żeby wyeksponować działania Policji Województwa Śląskiego, które miały tutaj miejsce od 23 sierpnia do 3 września 1939 roku? To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie, jak państwo, do pani prokurator i pana profesora też razem pytanie, stosunkujecie się do listy profesora Szefera, jeżeli chodzi o ofiary przy ulicy Zamkowej, gdzie wyszczególnia z imienia i nazwiska osoby tam rozstrzelane? W drugiej sprawie nie wiem, może dodam w tej chwili się ustosunkowywać do tej kwestii związanej z profesorem Szeferem, nie zajmowałem się tą kwestią. A to jeżeli chodzi o badania na temat września, czy w ogóle II wojny światowej, to problem jest bardzo prosty, to znaczy dzisiaj, bo my też mówimy, jak gdyby te badania były w jakikolwiek sposób organizowane. Proszę pamiętać, że w większości są badaniami robionymi przez pojedynczych naukowców, którzy interesują się tym zagadnieniem. Jeżeli mamy do czynienia czy z chęcią na przykład zajęcia się takim zagadnieniem, o którym pan mówi, to jest ta kwestia wykonania tego projektu badawczego. Bo jest to takie zagadnienie szczegółowe, a na pewno ważne, prawda? No, bo wiemy, że ta formacja odgrywała tutaj rolę, ale my mamy znacznie więcej takich problemów. Tutaj na przykład pojawił się w woli komentarza, jak dużo jest czy jest rozwalane. Pojawia się tu cały czas problem ludzi, którzy są uzbrojeni, powstanie sobie harcerzy.
tak na dobrą sprawę do końca, mimo że mamy niekiedy te materiały, nigdy tego się dobrze nie przekładali. Niedawno znalazłem taką czystą relację tutaj tym razem powstańców z jednej z wsi pod Pszczyną, to przy okazji pisania monografii, gdzie okazało się, że były odprawy rzeczywiście na pomostwie Związku Powstańców Śląskich i oni dostali akurat, to tak jak po policji się skojarzyło, dostali gorącą stosunku policji w Starym Biuru. Dostali ją 24 sierpnia, no 6 dni przed wybuchem, czy 7 dni przed wybuchem wojny. Oczywiście pierwotny termin wiemy, że był wcześniejszy, ale tamci nie mogli o tym wiedzieć. Jest naprawdę mnóstwo rzeczy do zbadania. A to, że my ich nie badamy, to wynika przede wszystkim z tego, że nasze badania są słabo zorganizowane, to nam na to najkrócej mówiąc. Ja nie jestem w stanie panu odpowiedzieć na pana pytanie, dlatego że ja, przyczynając śledztwa, podejmując stare, nie biorę książki szefera do ręki i według szefera tych śledztw nie wszczynam. Dla mnie istotne są zawiadomienia o przestępstwie, czyli jeżeli pan, mając jakąś wiedzę, nie tylko tą książkę, chciałby wyjaśnić coś i jakieś nowe okoliczności dotyczące przestępstwa, zbrodni z okresu II wojny światowej, która do tej pory nie była przedmiotem naszych śledztw, złożył takie zawiadomienie, informacje, to możemy się nad tym pochylić. Ja nie mogę brać każdej książki po kolei i na podstawie tego wszczynać śledztwa. Niewątpliwie te książki są źródłem uzupełniającym, ale to, co powiedział pan profesor, prokurator, pisząc złożenie, nie może oprzeć się na książce. Musi próbować ją zweryfikować. W tych książkach bardzo często są informacje wynikające z zeznań, z relacji, z dokumentów. Ja, żeby zweryfikować cokolwiek, co jest w książce, muszę dotrzeć do źródła. Nie mogę pisać umorzenia, oceniać materiał dowodowy na podstawie publikacji. Tak samo było w przypadku wieży spadochronowej, która niewątpliwie gdzieś tam w tle przy prowadzeniu śledztwa wrzesień 39 w Katowicach była. Ale ona była dla mnie informacją o źródłach, do których próbowałam dotrzeć. I to może być podstawą do jakichś ocen dokonywanych przez prokuratora. Pani prokurator, dokładnie mi chodziło o jedną osobę, ponieważ profesor Szefert uśmierca ją 4 września. To jest nieprawda. Ta osoba nie została rozstrzelona. Ta osoba była dowódcą grupy policjantów, którą została ewakuowana 3 września. Gdzieś czy, w godzinach... Przepraszam, a czy ona figuruje w moim umorzeniu jako osoba rozstrzelana? Tego nie wiem, ale u Szefera sprawdzić. Figuruje, ale chciałem powiedzieć, że tu figuruje, szefer ją rozstrzeliwuje przy ulicy Zamkowej 4 września, a faktycznie ta osoba, czyli nadkomisarz Policji Województwa Śląskiego Piotr Urbańczyk, ginie pół roku później w Twerze zamordowany przez NKWD. Więc teraz albo szefer nie wiedział, albo po prostu nie chciał, bo się bał pisać i tak dalej. Ja myślę, że szeferowi należy oddać hołd za ten wkład swojej wiedzy, poświęcił w sumie kawał swojego życia, żeby dokumentować zbrodnie. Nie raz historycy, mając inne źródła dowodowe, kwestionują ustalenia szefera, ale to prowadzi po prostu do uściślenia pewnych rzeczy. Pan sam tu dokonał weryfikacji, no i jest to już istotne. Proszę sprawdzić, czy ta osoba, pan nazwiska nie wymienił, jest w umorzeniu jako osoba rozstrzelana. Ale jeszcze jest jedna osoba, ale tu wracając już nie chodzi o zbrodnię, ale taka ciekawostka, szanowni państwo, książka wydana dwukrotnie, bo pierwsze wydanie w 60 roku, drugie w 63. Powiedzmy, chłop bardzo na ówczesne czasy podszedł do tego solidnie, opierał się na zeznaniach świadków, na dokumentach i tak dalej. Chodzi o Pawła Dubiela, następny funkcjonariusz Policji Województwa Śląskiego, aspirant Jan Kala. W ogóle nie podaje, że to był funkcjonariusz policji tu na Śląsku, tylko podaje, że działacz Związku Powstańców Śląskich, który w niewyjaśnionych okolicznościach zaginął po 4 września. Oczywiście nie zaginął. Trafił do Staszkowa i w kwietniu 40 roku w Twerze został zamordowany. A ja myślę, że on znajduje się w bazie karty, która w tej chwili jest prowadzona przez IPN. Dzisiaj. Że w ogóle do tej pory w publikacjach, czy nawet tych, które się ukazywały w okresie władzy ludowej, czy późniejszych, Policja Województwa Śląskiego, której wkład jest olbrzymi w obronę tutaj województwa śląskiego, udział w walkach i tak dalej, jest praktycznie marginalizowana albo w ogóle pomijana.
ewentualnie jest to zastąpione formacją samoobrony i tak dalej, co można by było godzinami na ten temat opowiadać. Ale bardzo Państwu dziękuję bardzo. Proszę bardzo, tam są dwa dalsze pytania. Teresa Zerek z Dziennika Zawodniego. Ja chciałam wrócić do Parku Kościuszki i poprosić Panią Prokurator i Pana Profesora o wyjaśnienie, jak odczytywać Państwa przekaz. Pan Profesor Kaczmarek w książce Górny Śląsk podczas II wojny światowej mówi, że nie brano jeńców, powołując się na źródła niemieckie. Pani prokurator w uzasadnieniu, które czytam w tej książce, mówi, że lżej ranni byli przewożeni do aresztu przy ulicy Mikołowskiej. I jeszcze chciałam jedną informację skonfrontować. Pan profesor mówi, że dywizja nie poniosła żadnych strat. Tak wynika to ze źródeł niemieckich. Pani prokurator podaje w uzasadnieniu 6 zabitych, 20 rannych. Dziękuję. To jest po prostu niedokładne czytanie. Pani redaktor jak zwykle nie przeczytała całości, to zwykle tak bywa. Najkrócej mówiąc, ja pisałem o wieży spadochronowej i o tym epizodzie, o którym mówimy. To, co jest uzasadnienie, dotyczy całości wydarzeń w Katowicach. Taka jest prosta odpowiedź. Ja rozumiem, że to jest łączna odpowiedź na to pytanie. Proszę tam kolejne osoby. Dzień dobry, Wojciech Kępa. Mam takie pytanie tutaj do pana profesora. Pan profesor powiedział przed chwilą, jak żeśmy słuchali, że przed główną kolumną dywizji posuwał się zwiad. Czy to jakieś nowe dokumenty? Bo z dokumentów, które pan profesor sprowadził, wynika, że w awangardzie dywizji posuwała się 14. Kompania 372. Pułku Piechoty. I z tychże dokumentów wynika, dowodził porucznik Kania, o godzinie 3 nastąpił wymarsz, o godzinie 5 dywizja została ostrzelana, 5 rano, ostrzelana właśnie z wieży spadochronowej, o godzinie 5. Mamy 3 dokumenty, we wszystkich pada godzina 5 lub 5.30. Porucznik Kania stwierdza, że nie jest w stanie posuwać się dalej ze swoją kompanią zaległ na podejściach do Parku Kościuszki, po czym o godzinie 8 osobiście udał się na motocyklu do dowódcy dywizji, któremu przekazał, że oddział rozpoznawczy, który przybył zaraz po kompanii przeciwpancernej 372 Pułku Piechoty, zaległ właśnie na podejściach do Parku Kościuszki. I następuje dopiero ten drugi epizod, który pan tutaj nam przedstawił. Przybywa główna kolumna dywizji, główna kolumna 444 Pułku Piechoty, przy której znajduje się dowództwo dywizji. Mamy to drugie ostrzelanie i mamy sytuację ze strzałem z armaty przeciwpancernej. Więc mamy 2 epizody. Pierwsze to jest zatrzymanie tej kompanii przeciwpancernej 372 Pułku Piechoty i potem mamy to zdarzenie z tą armatą. Idealnie współgra nam to z tym, co znajdujemy w książce Gołby. Druga rzecz, pan profesor, i to będę chciał właśnie, żeby pan powiedział, gdzie pan znalazł o tym oddziale rozpoznawczym, który posuwał się z przodu i który nie został ostrzelany z wieży spadochronowej. Drugi epizod to jest taki, pan powiedział, że wojska wkroczyły o godzinie 11, co prawda tam jest godzina 11.40, ale mniejsza z tym. A w książce jest, że walki trwały do wieczora. Otóż nie. Otóż Gołba przesuwa te wydarzenia, które miały miejsce w dniu 4 września w rzeczywistości, przesuwa je na godzinę wieczorne 3 września. Zawsze zastanawiałem się, dlaczego to zrobił. Podejrzewam, że był to zabieg celowy, ponieważ pierwszy oddział miał być, czyli właśnie ta kompania 372 Pułku, miała przybyć pod wieżę około godziny 18. Druga miała być około, to główne zdarzenie, w momencie, kiedy już zapadał zmierzch. Jest tam fantastyczna scena kończąca ten epizod, że słońce zachodzi, a wraz z nim gaśnie wolność. I podejrzewam, że chodziło tutaj o uzyskanie pewnego efektu w sposób celowy, zamierzony przez artystę, natomiast nigdzie Gołba nie napisał, że walki trwały przez kilkanaście godzin. Tego w książce nie ma. Dziękuję i bardzo bym prosił o ustosunkowanie się. Dokumenty zostały opublikowane. Jeżeli pan chce zobaczyć wyrodek zwiadu, zapraszam do siebie na instytutu. Pokażę panu kserokopię. O godzinie 5 oddział zaledwie wyruszał, znaczy dywizja wyruszała z Mikołowa. Główna kolumna, 72. Oddział zwiadu był jak zwykle na początku przed dywizją, bo trudno sobie wyobrazić inną sytuację. Pani profesor, do tego coś ma? Ja tylko chciałam wrócić do tego przesunięcia. Tak, ono jest. Ja o tym piszę w posłowie. Ta analogia coś wytłumaczy. Kamieniec na szaniec
Rudy umiera w jednym miejscu. W rzeczywistości jest złożony po szpitalach i wraca na inne miejsce. Gdyby to Kamiński odtworzył, uzyskałby pewne rozbicie, rozproszenie. Tutaj dla spoistości, dla wyrazu artystycznego dzieła nastąpiła tak zwana kondensacja wydarzeń, która w istocie jest prawdziwa, aczkolwiek tak, tu się to dzieje trzeciego, a w rzeczywistości stało się czwartego. Proszę następne pytania. Najpierw pozwolę sobie na pewną refleksję w stosunku do jednej z wypowiedzi pana profesora odnośnie argumentacji tego, że nie było samolotu. Ja zrozumiałem z tego przekazu, że takim podstawowym argumentem za tym jest fakt, że to nie miało sensu. Panie profesorze, w historii na tej zasadzie, panie profesorze, można by powiedzieć, że nie było powstania warszawskiego, ponieważ przeciwstawienie się Niemców powstańcom nie miało najmniejszego sensu. Po prostu zrobili prezent tak naprawdę tylko i wyłącznie Stalinowi, natomiast Niemcy powinni, gdyby byli racjonalni, to po prostu powinni wyjść z Warszawy i czekać na dalszy rozwój wydarzeń, który zapewne opóźniłby marsz Armii Czerwonej na Berlin. Natomiast pytanie moje jest takie, czy sposób, w jaki mój dziadek pisał książkę, mówię tu o ankiecie do gościa niedzielnego, tak naprawdę jednoznacznie upoważnia do oceny, że nie jest to materiał historyczny. To właściwie tu chciałbym, żeby pan profesor się do tego ustosunkował właśnie. Czy sposób, w jaki mój dziadek pisał tą książkę, można należy uznać, że to była tylko i wyłącznie fikcja w zasadzie, tak? Czy ja już o tym mówiłem? Relacje i ankiety są źródłem historycznym. Książka nie. Ale mój dziadek pisał na podstawie ankiet. Ale pisał na podstawie powieści. Nie cytował ankiet, my nie wiemy, jak te ankiety w rzeczywistości wyglądały. Mówię oczywiście, możemy przyjąć takie założenie, że mógłbym dokładnie cytować albo przyjąć dokładnie wersję wydarzeń, która to była, ale równie dobrze możemy pomyśleć na kilka takich przykładów, jak pan słuchał, tutaj się pojawiło, mógł kondensować te informacje, mógł je zmieniać. Ja nie jestem historykiem literatury, ale krótko mówiąc, historyk nigdy nie wykorzysta pracy tego typu do tego, żeby udowadniać, że tak przebiegały wydarzenia. Tak jest. Ale zastanawiam się, czy jest tutaj jakikolwiek konflikt, że być może mój dziadek swoją inicjatywą trochę wszedł w kompetencje historyków, a innych materiałów niż te, które zebrał mój dziadek, po prostu w innych wartach nie ma. Nie, ja uważam, że to jest bardzo dobra książka, nigdy tego nie wywołałem, ale jest to literatura. Tak jak już wspomniałem wcześniej, po prostu w tej profesji nie mogą cytować dzieł literackich, które są oparte niekoniecznie na fikcji, nawet jeżeli to jest literatura faktu. To nie jest, jeżeli tam jest cytowane bezpośrednio źródło, ja nie mogę wykorzystać. Tak, ostatnie pytanie. Roman Adler, też historyk, trochę mniejszego szczebla. Ja mam takie pytanie, które nurtuje mnie w kontekście pewnego warsztatu, co zresztą tu się pokrywa z tymi pytaniami o wykorzystanie źródeł takich, które zebrał autor Wieży Stalowej. Ale mój kierunek myślenia idzie trochę w inną stronę. Te walki, które stoczono w rejonie wieży spadochronowej, one miały pewien znaczący wkład w to, co się wydarzyło w Katowicach. Otóż w zasadzie miasto miało wpaść w ręce niemieckie już wyzwolone przez Niemców miejscowych. I te działania, między innymi przy wieży spadochronowej, przez tych niezidentyfikowanych i nierozpoznanych do dziś młodych ludzi, czy to byli chłopcy z harcerstwa i dziewczyny, czy z gimnazjum, nieważne. Ale oni uniemożliwili to, że Wehrmacht miał wkroczyć defiladą zwycięstwa tam, gdzie już było miasto niemieckie. Oni to uniemożliwili. I teraz dalej. Uniemożliwienie spowodowało dalszy ciąg. Tą wściekłość, te represje, to donosicielstwo i to zamordowanie, to popełnienie zbrodni wojennej na ponad 800 obrońcach, mieszkańcach polskich Ślązaków. I teraz jest następna rzecz. Jeżeli mamy do czynienia z taką zbrodnią, uznaną przez katowicki IPN, bo takie jest zakończenie tego umorzenia postępowania. Mamy do czynienia ze zbrodnią. Tą zbrodnię w jednym jej fragmencie opisał Gołba w wieży spadochronowej. I tu zaczyna się odpowiedź na pytanie, od którego uchylił się pan profesor Kaczmarek. Dlaczego ta powieść jest tak atakowana,
dlaczego ona jest tak negowana, podważana? Bo trwa w sposób zorganizowany próba zacierania takich zbrodni. Zbrodni, które są nieprzedawnialne, ale mogą być zapomniane. I na koniec moje jedno pytanie. Jeżeli ktoś podejmuje świadomie takie próby, a równocześnie prowadzi badania historyczne, czy nie powinien raczej się zastanowić nad tym, że są inne miejsca, gdzie powinien szukać tych źródeł? Są ankiety Gołby, ale są też jeszcze inne materiały, o których pan profesor Kaczmarek parę lat temu w wywiadzie dla Dziennika Zachodniego mówił w kontekście zdrajców Kampnera, Grolika i Ulczoka. Pan profesor doskonale wie, część materiałów wywieziono stąd i to już dość dawno na wschód. Zostaje przejęte i kto wie, czy nie są wykorzystywane do tego, żeby przygotować nam zielone ludziki. Jeżeli odwraca się w badaniach historycznych uwagę od źródeł, po to, żeby się skoncentrować tylko na źródłach wojskowych, a zapomina się, że tam były właśnie te Freikorpsy, zapomina się, że byli ci delatorzy, którzy wielu, nie tych młodych ludzi z Podwieży, ale wielu innych skazali na śmierć, a później zapomni się za jakiś czas, że te materiały prawdopodobnie gdzieś są, tylko że historykom się nie chce tam zajrzeć, nie chce się dotrzeć. To w tym momencie ja stawiam pytanie, na czym ma polegać tak robiona historia? Dziękuję. Pytanie jest co prawda do pana profesora, ale moja rola jest podobna. Udokumentowanie zbrodni na podstawie relacji, zeznań i dokumentów. I myślę, że tam, gdzie udało się dotrzeć do świadków, do tych zeznań, to zostało wykorzystane. I nie można mówić, że czegoś tutaj zaniechano, tylko że każda relacja w jej ocenie ma swoje granice. Nie wszystko może służyć jako dowód, bo największą wartość mają te zeznania składane, tak jak już mówiłam, w 67, 76 roku, kiedy świadek nie puszcza wodzą fantazji, nie posuwa się zbyt daleko, bo jednak jest to ostrzeżenie w postaci odpowiedzialności za składanie fałszywych zeznań. A mimo wszystko te zeznania, które są w aktach sprawy, mają wartość, która w dużej mierze wspiera to, co napisał Gołba. I myślę, że te zarzuty w świetle ustaleń śledztwa są bezpodstawne. A pytanie, dlaczego niektórzy tak robią, Gazeta Wyborcza i historycy związani z Lasiem w tej chwili chyba oczywiste jest, dlaczego im ta książka nie pasuje. To nie pasuje ogólnie do koncepcji, tak jak cała historia Śląska okupowanego. To nie tylko możemy się odnieść do epizodu tych kilku godzin obrony czy oporu w Katowicach. To dotyczy całego okresu okupacji. Kiedy pod koniec wojny, w czasie kolejnych syp ruchu oporu w 1943 roku, w raportach już Müllera, który był szefem Gestapo od jesieni 1943 roku, pojawia się statystyka, ilu zgilotynowano Volksdeutschów, której grupy. Bracia Wieczorkowie, którzy ulice Katowice noszą, byli Volksdeutschami. To nie przeszkadzało, że ponieśli ofiarę krwi za ten polski Śląsk tutaj. I ja myślę, że czytajmy wieżę spadochronową, niech czytają nasze dzieci, bo ona ma bardzo ważny przekaz. Dlatego, że tu przez jakiś czas przed II wojną światową była Polska, że wielu Ślązaków czuło się Polakami, bez względu czy wpisywali w palcówce, że są Ślązakami, czy Polakami, czy Ślązakami o sympatiach niemieckich czy polskich. Nie chcieliśmy się wdawać w ten spór, bo on do niczego nie prowadzi. A odpowiedź, dlaczego książka jest atakowana, atakowana jest dlatego, że jest bardzo polska. Proszę bardzo. Tak, Zbigniew Zenędza. Jestem przewodniczący Komisji Historycznej Wójta Katowice imieniem bohaterów wieży spadochronowej. Imię to w jasności od 1967 roku. I my z tym bohaterem pracujemy na co dzień. Raz w roku odbywa się rajd szlakiem bohaterów wieży spadochronowej we wrześniu, na początku września. I przyjeżdża wiele drużyn z Polski. W tym roku mieliśmy drużyny z Łodzi, z Poznania,
na ten rajd. Młodzież jest tym zainteresowana. Ja mam 5 wydań książki Wieża Spadochronowa i uważam, że dzisiejsze wydanie ukazało się we właściwym czasie. To jest akurat czas, że ta książka została we właściwym czasie wznowiona, uzupełniona jeszcze o raport IPN-u oraz posłowie pani profesor. Jest książką wartościową i zgodną popularyzowania. Dziękuję bardzo. A jeszcze może takie świadectwo małe. W 1982 roku pracowałem przy remoncie kościoła świętej Barbary w Chorzowie i zarabiałem na wyprawę himalajską tam i przyjechał Wojtek Czech, przywiózł taką długą degę 1,5-metrową z drewna, które zostało przecierane w tartaku w paniówkach. I co się okazało, że jak piły zaczęły siąść, to w tym drewnie zaczęły iskry lecieć. Przywiózł deskę, w której z jednej i z drugiej strony było co najmniej 5 albo 6 naboi. Skąd się to drewno wzięło? Otóż jak zaczęto budować pierwszą nitkę, pociągnięto tam, gdzie teraz jest autostrada A4, to przybrano część parku, a później przybierano ogród jordanowski. I te drzewa kupiła kuria. Dała do zmagazynowania w paniówkach i jak zechcieli to pociąć na przetarte drzewo, na deski, to się okazało, że nie bardzo się nadaje, bo jest poranione nabojami. Stamtąd pochodziły te drzewa. Także ci, co twierdzą, że w parku nie było żadnej strzelaniny, to są grubo pomylili. Mocna strzelanina była, a aż gęsto było w tej desce tych naboi. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę. Chciałem uzupełnić tylko, dlaczego anonimowe były te nazwiska, nie wiadomo. Ludzie byli zastraszani w 50-tych latach. Renegaci, zwłaszcza w Bytomiu, gdzie mieszkałem, oni rządzili. W 60 roku nekrolog jednego z tych renegatów podpisał Komitet Wojewódzki PZPR. No tak dla uświadomienia, że tutaj to samo mogło być. Kończy nasze spotkanie, które w moim przekonaniu było interesujące zarówno w tej części prezentacji, jak i w Państwa wypowiedziach, świadczące o tym, jak ta książka jest nadal aktualna i żywa. Prosimy jeszcze Panią Barbarę o zabranie głosu, wnuczkę Nikodyma Renca. Nie miałam nigdy okazji takiej jak dzisiaj. Chciałam podziękować bardzo, bardzo pani profesor za to wszystko, co zrobiła. A przede wszystkim za to, że nasi mają, nie są bezimienni, nie leżą bezimienni na cmentarzu w Panewnikach. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu serdecznie. Zapraszam do lektury, a przede wszystkim do zachęcania młodych, aby tą książkę czytali. To jest najistotniejsze, aby przeciętna wieku czytelników, żeby następne pokolenie mieszkańców Śląska, Polski sięgnęło po tą książkę. I po to, żeśmy zorganizowali to spotkanie, mam nadzieję, że ono swój cel spełniło. Jeszcze raz dziękuję za przyjście.